Dzień dobry, kochani. Małe przemeblowanie. Witam was serdecznie. Trochę się pozmieniało, co? Opowiem wam dzisiaj o tym, jak byłam pacjentką profesora Bogdana Chazana. Słuchajcie, takie mamy czasy, że można sięgnąć do naprawdę staroci. Dawno, dawno temu zastanawiałam się już, czy wam kiedyś o tym opowiadać, ale miałam takie poczucie, że ta moja opowieść nie ma pretekstu, że byłoby to tylko zbędne epatowanie nazwiskiem pana profesora. Dzisiaj, gdy tysiące, myślę, że można powiedzieć miliony jest nas na ulicach, warto sięgnąć po tą historię. 4 lata temu, gdy pracowałam w redakcji Pudelka, wpadłam na pomysł, że ja oraz mój tyłek pójdziemy do pana profesora Bogdana Chazana na wizytę ginekologiczną. Wówczas miałam, jak człowiek to był kiedyś głupi, bo ja sobie wymyśliłam, wiecie, że złapię go na tym, że on się na przykład zgodzi na założenie mi spirali. Teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że to rzeczywiście było niedojrzałe dziennikarsko. I to oczywiście się nie udało, pewnie głównie dlatego, że w ogóle z gruntu założenie było niesłuszne. Natomiast dzięki temu byłam pacjentką profesora Bogdana Chazana i doświadczyłam 40-minutowej wizyty lekarskiej i badania u pana profesora. Gdy opowiadam tę historię moim znajomym, im kopary opadają. Nie dlatego, że ten pomysł był genialny, bo, umówmy się, nie był wcale taki głupi. Natomiast dlatego, że te moje odczucia, te subtelności mają znaczenie. Gdy wybierałam się do pana profesora, gdy już umówiłam wizytę, wizyta drobne 250 zł, dostałam od redakcji, byłam, słuchajcie, okablowana cała, calusieńka. Dostałam dyktafon, pamiętam, że kupiliśmy wtedy też specjalny zegarek do nagrywania obrazu. Różowy był. Nie mogę skorzystać teraz z tych nagrań, bo są one we władaniu redakcji. Materiał się nie ukazał, gdyż właśnie nie udało mi się udowodnić tego mojego pomysłu. W zasadzie nie wiadomo było, co tam opublikować. Natomiast ja dzisiaj w formule vloga mogę wam o tym opowiedzieć. Słuchajcie, wchodzę do gabinetu i spotykam miłego, starszego pana. Rozmawia ze mną przez całą drogę, przez cały proces badania bardzo miły, starszy pan. Cały wywiad, po prostu naprawdę po 7 pokolenie, wypytał o wszystko, co trzeba. Ja wówczas byłam w takim szczególnym momencie, bo byłam już po pierwszej ciąży, ale w trakcie swoich licznych poronień. I to też był taki powód, dla którego nie chcieliśmy tego puszczać w redakcji, ponieważ ta kwestia się pojawiała w trakcie tego badania. Czyli to był czas jeszcze przed Florkiem, nim Florek się urodził. I to nie był dla mnie łatwy temat. To było bardzo świeże. Miałam też takie poczucie, że skoro nie dowiozłam tego swojego pomysłu z tą spiralą, to może nie ma powodu, nie ma usprawiedliwienia, dla którego trzeba czytelnikom, widzom, użytkownikom opowiadać o historii moich wielu poronień. No ale pan profesor Chazan zaprosił mnie potem, słuchajcie, na ten fotel ginekologiczny. I taka jedna z wielu odzywek, które tak świetnie rysują właśnie stosunek pana profesora, to był moment, w którym ja, wiecie, siedzę z tymi rozkraczonymi nogami, tak. On mi tam grzebie i mówi: o, pani z Chojnic, no, chojniczanka druga w lice. I ja już wtedy pomyślałam, że o kurwa, właśnie o to chodzi. Cała wizyta przebiegła bardzo harmonijnie, bardzo grzecznie. Dostałam całą rozpiskę, co tam w ogóle trzeba, że żadne spirale, w ogóle o tym teraz nie ma mowy, bo jestem po tych poronieniach, tak legł pomysł w ogóle spirali, że to trzeba zaleczyć. Oczywiście nie powiedział mi, że mi jej w ogóle nie założyłby, bo ma tam klauzulę sumienia, ale nie podejmowaliśmy tego tematu, no bo ja musiałabym się jeszcze tam dochodzić do siebie po tych poronieniach. Natomiast, słuchajcie, wyszłam stamtąd i ja nie wiedziałam, no i co ja mam teraz? Nie wiedziałam, co zrobić ze swoimi emocjami. Wyszłam pod ogromnym urokiem starszego pana. Ja naprawdę, słuchajcie, jak gdybym mogła, bym mu usiadła na kolana. On był taki kochany, taki miły, troskliwy, tak zagadywał. Chojniczanka druga w lidze. Dotarłam do domu. Usiadłam, jak już położyłam Zojkę, bo Zojka już wtedy była na świecie, to sobie pomyślałam, o ja pierdolę. To tak naprawdę jest najbardziej obrzydliwe w tym wszystkim. Ta brutalność, to okrucieństwo, które on serwuje pacjentkom, którym nie wyjawia historii w ogóle ciąży, nie komunikuje o wadach płodu, to wszystko jest skryte za tą piękną, czułą postawą, że on to robi po prostu w białych rękawiczkach. Że to nie jest, słuchajcie, morderca, że to nie jest zwyrol jakiś, że on jest po prostu fantastycznym facetem, któremu byście chomika oddali pod opiekę. Tyle. To chciałam wam opowiedzieć.
Nie wiem, czy to pomoże jego zrozumieć, czy pomoże zrozumieć skalę okrucieństwa albo bezwzględność. No w każdym razie mi to pomogło zrozumieć. Pomogło zrozumieć, że tacy ludzie jak Bogdan Hazan użyją wszystkich środków, by pacjentki im ufały.